No, zastanawiałam się, co powiedzieć, ale dobra. Ewa Ciepielewska. Sztuka jest dla mnie sposobem życia, sposobem na życie. Dosyć wcześnie się zorientowałam, że artystą się nie bywa, tylko trzeba robić to cały czas po prostu. I dość wcześnie zostałam matką, żoną, jednocześnie byłam studentką, studiowałam malarstwo. Bardzo dobrze mi było w tej szkole, lubiłam sztukę, ale musiałam jednocześnie robić inne rzeczy i zorientowałam się, że trzeba po prostu cały czas szukać nawet w trywialnych i powszednich sprawach czegoś ekscytującego. I myślę, że na tym właśnie polega sztuka, że niezależnie od tego, co się robi, to czy to jest właśnie muzyka, czy malarstwo, czy granie w tenisa, albo pływanie łódką po rzece, to można to robić tak, że coś się głęboko, znacząco zmienia w percepcji świata, w emocjach, w tym, czego się pragnie. I było też tak, że oprócz właśnie malowania i robienia tych rzeczy, które robią jakby normalnie artyści wizualni, to bardzo lubię się wałęsać i chodzić do lasu. No i w związku z tym zawsze targałam ze sobą takie duże blejtramy, gdzieś ustawiałam je na zboczu Babiej Góry na przykład, co się koledzy ze mnie śmiali, że to Ciepielewska tak maluje, to takie malarstwo. A ja po prostu dzięki temu miałam dwa w jednym. No. Byłam w świetnym miejscu, oddychałam tak, jak lubię to robić, na wietrze. No a jednocześnie miałam farby i czułam, że nie marnuję czasu. No. W Lanskoronie na przykład brałam taczki. No, są konkretne takie przykłady obrazów, które namalowałam w takich warunkach. No, taki, miałam taczki. Zapakowałam na te taczki wszystkie manele, które są potrzebne do malowania, do lasu, tam te taczki zostawiałam, z powrotem do pensjonatu, zamek, blejtram, 2x2, na to samo miejsce ustawiałam, malowałam. I pewna satysfakcja. Zupełnie zwariowałam ostatnio na punkcie ceramiki. Po prostu okazuje się, że nie dość, że masz wielką przyjemność z babrania się w glinie, że można po prostu formować, że po prostu jest, no okazało się, że jednak jakaś tam taka potrzeba formowania w przestrzeni jest taka niezwykle przyjemna, a ma się takie poczucie sprawczości, a potem jak to wyschnie i wypalą, to można jeszcze to malować i jak się maluje, jak się szkliwi, to w ogóle to jest wielka tajemnica. Ty myślisz na przykład tak, tu będzie zieleń, tu będzie turkus, a tutaj jeszcze dodamy troszkę kwiatu maku. Nie? Ale to malujesz taką mąką żytnią ze śmietaną, a tu troszeczkę jest różowego. W ogóle to nie widać, żeby to tak miało być. Czyli cała... potem się to odkrywa zupełnie nową rzecz. I jest to wielkie szczęście z tego powodu, bo coś tego... Nie spodziewa się, oczekujesz tego jak na otwarcie paczki z niespodzianką. No. A poza tym tak, robię dla zachęty, razem z Bożanką przygotowujemy Lady Luxus. Będzie on poświęcony kobietom, sprawom aktualnym. I to mamy bardzo szybki deadline, właśnie nad tym pracuję. To też jest, myślę, właśnie taki wkład po prostu w rzeczywistość, to co się dzieje, jakieś wsparcie dla ruchów, które dla dziewczyn, które chodzą na ulicę, na demonstracje, a to nie bardzo chodzę, bo ja się bardzo wtedy podniecam, denerwuję i zaraz chcę rzucać kamieniami albo takie rzeczy też lepiej. Ale w takich małych zadymach to biorę udział. No i chyba mogę powiedzieć właśnie, że w związku z tym, że dostałam właśnie wiadomość, że jestem laureatką
Nagrody imienia Katarzyny Kobro, co jest nadzwyczajne, bo to artyści przyznają artystom za właściwie taką twórczość, która wychodzi trochę poza ramy, poza mury studia. Zostałam zaproszona do zrobienia wystawy we Wrocławiu i będę się do tego teraz przygotowywać. Galeria Olimpia to jest galeria, to jest miejsce, z którym jestem związana od bardzo dawna w Krakowie. Myślę, że razem ewoluowałyśmy, razem reewoluowałyśmy i zawsze to było miejsce, do którego lubiłam chodzić. Olimpia ma takie grono artystów, z którym się lubię spotykać. Bardzo lubię te wystawy, które były zbiorowe i w których właśnie brało udział więcej kolegów i koleżanek, bo ja w ogóle lubię wystawy zbiorowe. Bardzo dobrze wspominam wystawę w Amsterdamie. To był świetny wyjazd, naprawdę jeden z takich najfajniejszych w życiu. I ta obecna, to obecne miejsce, które nazywa się Galeria Olimpia, no to jest jedna z najfajniejszych galerii w Krakowie.